Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku nagramy dla Was Q&A, w którym odpowiemy na Wasze pytania, które zadawaliście na naszych Instagramach, a przy okazji zrobimy objazd pól. Także subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, komentujcie, lajkujcie i przechodzimy do odcinka. Jesteśmy już na naszych góraczkach, także gdzieś zaparkujemy i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Pyk i odpalamy telefony. Zaczniesz od swoich pytań. Muszę najpierw znaleźć. Przyjemne pytanie? Nie, może po kolei po prostu, na wszystkie odpowiemy. Tak? Żeby nie było, że coś mijamy. Dobra. Więc tylko weź ten i razem będziemy. Okej. Okay. Telefony mamy już odpalone, także możemy zaczynać. Belka. Jak to możliwe, że dziewczyna z taką delikatną urodą, co mogłoby być modelką, robi przy maszynach? Jest mi bardzo miło, że ktoś tak uważa. Nigdy nie myślałam i nie planowałam, żeby być modelką. I za nią się nie uważam. Ogólnie mieszkamy całe swoje życie na wsi, więc tak już w sumie wyszło, że pokochałyśmy tą wieś. No. I to, co robimy. Dokładnie. Teraz kolej na mnie. Pytanie, dlaczego Fendt, a nie na przykład Valtra czy John Deere? Chyba pytanie bardziej do Werki niż do mnie, więc... W sumie miała być biała Valtra, miał być też John Deere, ale w sumie nigdy nie marzyłam nawet, że mogę mieć Fendta i w sumie tak jakoś wyszło. Zrezygnowaliśmy ostatecznie z Valtry i później już na koniec wybieraliśmy między John Deere'em a Fendtem, a wybór padł na Fendta. Oczywiście Fendta, no. Twoje pytanie. Włączyło mi się. Nie pytanie, ale dziewczyny ogród ekstra pozdrawiam. My również pozdrawiamy. A ogród dopiero będzie ekstra. Jeszcze jest w trakcie. To teraz ja, tak? Tak. Jaka jest zmiana profilu gospodarstwa? Na chwilę obecną nie, a w przyszłości zobaczymy, także na razie zostajemy przy uprawach, które mamy aktualnie. Macie chłopaków? Nie. Następne pytanie. Czy planujecie w przyszłości rozbudować park maszynowy i dokupić ziemię? No, ziemię cały czas dokupujemy, więc tutaj nie zostajemy w miejscu. A w kwestii maszyn, no to uważam, że park maszynowy już jest na odpowiednim poziomie, więc maszyny na pewno będziemy jeszcze wymieniać, ale na chwilę obecną uważam, że niczego nam nie brakuje. Pytanie? W sumie to nie jest pytanie. Kocham Cię, ja również, w ogóle kochamy całą naszą widownię. Love YouTube, to też nie jest pytanie. Chyba ogólnie to zabraknie nam czasu, żeby odpowiedzieć na wszystko, ale tak, przelecimy przez te pytania, więc co tam masz na następne? Można Was odwiedzić? No, nikogo nie wygonimy. No ale jeżeli ktoś się z nami umówi wcześniej, żeby nie było to takie nachalne z Waszej strony, no to jak najbardziej nie wykluczamy tego. To teraz ja? No. Możecie opowiedzieć coś o tym, skąd pomysł na założenie kanału? Jakie były jego początki? Chwila ciszy. W sumie cały czas jest to pytanie. Cały czas jest ten. Ale chyba nie wiem, nie odpowiadałyśmy chyba jeszcze na nie. W sumie zawsze odpowiadałem na to pytanie, ale... Nie tutaj, nie na kanale, prawda? No na kanale nie, ale ogólnie tak. Więc pomysł nie był nasz, pomysł był Weroniki znajomego. Zaproponował nam, że nagra materiał ze żniw na naszym gospodarstwie. Nagrał dany materiał, Wam się spodobał. No i było dużo komentarzy, abyśmy założyły coś swojego. Oni powinni to wiedzieć przecież. Przecież sami chcieli, żebyśmy nagrywali. Ja pójdę raz zadaję pytanie. Tak, także pojechałyśmy na targi do Kielc i od targów w Kielcach prowadzimy... Od 17 roku chyba. 17? 18. 18. No już ponad 4 lata prowadzimy kanał na YouTube. Następne, twoje. Ile macie hektarów? Wciąż za mało. Dobra odpowiedź. Jak tam wasze roślinki i kwiaty rosną w szklarni? Roślinki wyglądają bardzo ładnie. Szklarnie możecie podziwiać na naszych Instagramach. Instagramy wam przypniemy. Także wbijajcie, zapraszamy was serdecznie tam. A kwiaty również mają się bardzo dobrze i już stoją przed domem jako ozdoba.
Będzie jakiś konkurs z nagrodami do wygrania? Będzie oczywiście już niedługo, więc zapraszamy na nasze Instagramy jeszcze raz. Pozdrawiamy piękne panie. Również pozdrawiamy. Czy planujecie nagrać odcinek wraz z rodzicami? Nie wiem, co rodzice na to. To trzeba pytać rodziców, nie tak, nas. Nie nas. Czy masz chłopaka? Nie. Następne pytanie. Planujecie w przyszłości rozbudować park maszynowy i dokupić ziemię? Było. Następne. No było. No to teraz ty. Jak zrodziła się u was tak piękna pasja? Więc tutaj już Werka w sumie w pewnym stopniu się odniosła. I mogę to jeszcze raz w takim razie powiedzieć, że nie mamy rodzeństwa, jesteśmy tylko dwie, więc od najmłodszych lat ten obowiązek spadł na nas. I z racji obowiązku też zrodziła się pasja, bo patrzeć jak ta roślinka od ziarenka staje się na przykład marchewką, to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. No i ogólnie podziwiamy każdego rolnika, bo jest to zawód, który wymaga od siebie dużo, ale też również sporo daje. Więc taka moja odpowiedź. Czy uprawa kukurydzy wejdzie na stałe i będziecie powiększać powierzchnię? Zobaczymy w tym roku, jak wyjdą nam poletka. Poletko. W sumie dzisiaj na nie też podjedziemy, zobaczycie, jak wygląda. A gospodarstwo na pewno będziemy powiększać cały czas. Ile się tylko da. Ile damy radę. Tutaj już to było. Czy nagrywanie na YouTubie sprawia wam przyjemność? Pozdrawiam. Również pozdrawiamy daną osobę, która zadała pytanie. RODO to wiadomo, nie podamy niku, ale pozdrawiamy. I oczywiście sprawia nam to przyjemność. Bardzo lubimy fotografować, nagrywać, więc sam ten widoczek jakiś przy zachodzie słońca i tak dalej, no to duża satysfakcja dla nas, więc coś pięknego. Tak, lubimy. Najważniejsze pytanie. No. Czy będziecie na targach Agro Show Bydgnary 2022? I? Z przykrością musimy wam powiedzieć, tak, że... Będziemy. Ja to miałam powiedzieć. No to ja to powiedziałam, będziemy. Chyba nawet 3 dni będziemy. Jeszcze nie wiadomo, ale postaram się właśnie... Bliżej terminu targów będziemy dawać znać. Na pewno pojawi się taka informacja. A teraz przerwa, bo nie wspomniałyśmy o najważniejszym, że patronem dzisiejszego odcinka jest Letyshops. Shops. Tak. Serwis cashbackowy Letyshops. No i teraz coś o nim. Letyshops jest to serwis cashbackowy, dzięki któremu otrzymujemy zwrot części kosztów poniesionych za zakupy internetowe. Na Letyshops mamy bardzo dużą ilość sklepów, także instalujemy aplikację Letyshops, dołączamy, rejestrujemy się. Chwila dla mnie. Aplikację już mam zainstalowaną, a jeżeli chodzi o cashback, są to realne pieniążki, którymi możemy obracać ponownie i cashback jest realny, ponieważ Letyshops, współpracując z wieloma firmami, otrzymuje prowizję i daną prowizją dzieli się z nami, z użytkownikami danej platformy. Także wchodzimy na aplikację Letyshops i mamy tutaj listę sklepów, które są razem na platformie. Mamy tutaj CTC, Empik, RTV Euro, AGD, Zalando, Media Express, Allegro, AliExpress, Shopee, IKEA, Sinsay. I teraz zatrzymałam się przy danym sklepie, bo na przykład jego mamy tutaj od 25 do 28 czerwca. Na Letyshop standardowa stawka na Sinsay jest zwiększona o 3 razy, a co za tym idzie, mamy tutaj możliwość zaoszczędzenia 3-krotnie swoich pieniędzy niż zawsze. Na przykład jeżeli przy zwykłym cashbacku można było uzyskać 10 zł, to teraz dzięki temu otrzymujemy 30 zł. Bardzo lubię ten sklep, ponieważ można w nim wybrać dokładnie to, co chcemy, a Sinsay jest ogólnie bardzo popularnym sklepem, więc zakup internetowy jak najbardziej wchodzi tutaj w grę. I poza tym to podlinkujemy wam serwis, abyście mogli również się z nim zapoznać. Linki znajdują się w naszym opisie oraz w komentarzu przypiętym na górze. Skorzystać z cashbacku można na kilka sposobów. Poprzez wtyczkę, stronę internetową i aplikację mobilną. Cashback pojawi się na twoim koncie Letyshops, a po zaksięgowaniu możesz go wypłacić na swoją kartę kredytową lub PayPal.
Dobra, to wracamy do Was z pytaniami i Berka. Czy będą jakieś nowe nabytki? Możliwe, że będą, ale to już w kolejnym odcinku. Tak, dowiecie się już niebawem, czy będzie. Nie, no, w kolejnym nie, ale w którymś tam. Tak. W jakim powiecie mieszkacie? Powiat zamojski, gmina Miączyn, miejscowość. Dobra, na tym staniemy. Pytanie. Co czujecie, mając tyle subskrypcji? Jest tam bardzo, bardzo miło, że jest już Was ponad 100 tysięcy. Naprawdę, wow. Co robicie, że jesteście takie ładne? Miło. Opalamy się? Opalamy na polu. Się, tak. Na ogródku. Kolejny. Jak powstał Wasz kanał? To już tu odpowiadałyśmy. Jaka jest różnica wieku między Wami? A może niech zgadną. O właśnie, to dawajcie znać w komentarzach. Już się miałam wygadać. No w sumie mam następne pytanie, ile macie lat, więc zgadujcie. Tak, zgadujcie. Jak ktoś wie, to przemilczcie. Macie jakieś zwierzęta domowe? No o tym to chyba powinniście wiedzieć, dokładnie. W sumie nawet występują na naszych odcinkach. Tak. Od krótkiego czasu mamy dwa króliczki, Lusię i Ludzkę. Ona tak ich nazwała, nie ja. Tak, ja nazwałam. I więc dlatego tak brzydko. Nie, pięknie. Mamy do tego dwa kotki, mamy Toadiego i Niunia. Niunia, także Niuniu. Jeszcze mamy pieska, owczarka niemieckiego. Tak, Szarusia. Na własne potrzeby mamy jeszcze kurki. No i to wszystkie nasze zwierzątka. Także dalej. I teraz ty. Tak? No. Zrobicie jakieś spotkanie z widzami? No, w sumie... Może kiedyś. Może. Coś w głowach mamy, jakiś pomysł? Wiatr wieje. Więc zamknę. Także mamy taki plan w głowach, ale na chwilę obecną nie będziemy nic zdradzać. Na przestrzeni czasu się na pewno to jakoś wyklaruje. Co dalej? Ile cenią w Waszym regionie za hektar ziemi? Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. W sumie to jest w zależności, jaka jest klasa ziemi. Ale wydaje mi się gdzieś tak od 40 do 80. Tak. No. Dalej. Czy będziecie na Agro Show Bednary? To już w sumie było. Jakie macie traktory na gospodarstwie? Mamy zetorka, który w sumie... W sumie tutaj miałam takie pytanie, gdzie się pociął nas zetorek. Nie sprzedałyśmy go. Zetorek 3320, New Holland, większy, czyli... T6 i T4. Tak. No i oczywiście Fendt. 720. Wariant. O, widziałeś? Jak tam przed żniwami? Coś tam już przy sprzęcie dłubiecie? Nie dłubiemy, ale będą odcinki. Postaramy się ogólnie ze żniw coś więcej nagrać, więc jak będziemy dłubać, to też będziemy nagrywać. No oczywiście, jak będziemy miały czas, bo zawsze tak jest, że chcemy nagrać więcej, ale później wychodzi tak jak zwykle. No, a pogoda w zeszłym roku w ogóle to no, klapa. Masakra. Dalej. Co tam masz? O, w jakim wieku robiłyście prawo jazdy na ciągnik? Ja robiłam przed 16. No. Czy wyobrażacie sobie robić coś innego niż praca na roli? Po tylu latach przepracowanych na gospodarstwie, no to w sumie ciężko. Ciężko, tym bardziej, że najbardziej w sumie odnajdujemy się przy tym, co robimy. Bardzo się również interesujemy jakimiś nowinkami technologicznymi i tak dalej, więc z roku na rok staramy się jeszcze bardziej zagłębiać w dany temat. Nie czujemy się jakoś obco na innych płaszczyznach, również na przykład ja bardzo interesuję się architekturą wnętrz, krajobrazu i tak dalej. Pomijając muzykę i tak dalej inne, to architektura... Naprawdę? Tak, zdecydowanie. Więc czy coś innego na chwilę obecną? Nie, ale to, co wspomniałam, to również bardzo lubię. Następne pytanie. Mhm. To będzie hit. Dawaj. Masz kogoś? Tak, oczywiście, mam Fenda. Czekaj, sobie odświeżę, może są jakieś świeższe pytania jeszcze.
odświeżone pytania, także lecimy dalej. Czy macie jakieś zwierzęta domowe? Pytanie już się pojawiło. Czy będą jakieś nowe nabytki w tym roku? Pytanie również się powtórzyło. Dlaczego marka Fendt? Weronika, może ty? Bo Fendt jest w moim serduszku. Skąd pomysł na YouTube? Także wspominałam, że pomysł nie był nasz. No. Kiedy kupiłyście Fenda? Oni on nas o to pytają. Jest odcinek, także... Właśnie, więc zapraszamy na odcinek. Dokładnie. Dowiecie się wtedy, kiedy kupiłyśmy. Co tam jeszcze masz? Jak sprawuje się Fendt? Jak widać, bardzo dobrze się ma. Właścicielka również bardzo zadowolona. Bardzo dbam o niego, więc... No. Każdy chciałby mieć tak dobrze, jak Werka ma z Fendtem, no, ale... No, ja raczej... sobie nawet mam tutaj takie mokre ściereczki. O. W sumie już nie są takie mokre. Bo się wysuszyły. Ale cały czas jest przecierany. Tak, i dbany. Co masz dalej? Czy będziecie na bednarach, to już odpowiadałyśmy. Jakie warzywa się jecie? Marchew i burek ćwikłowy. Teraz mamy poletko kukurydzy, a reszta to zboże. Czy planujecie jakieś nowe nabytki na te wakacje? Na te wakacje? Że już? Coś tam planujemy, więc odcinek będzie, jak już przyjedzie. No, jest plan na nowy ciągnik. Bardziej teleskopówkę niż już następny ciągnik, co? Może? Nie. Lub kombajn zbożowy, to już bardziej. Jeszcze nie wiemy, ale coś może kiedyś będzie. I teraz uwaga, pytanie. Czy jesteście zadowolone z zakupionego drona, czy spełni wasze oczekiwania? Dron naprawdę, jak widzicie, robi robotę, sprawia nam dużą satysfakcję, bo w ogóle podglądanie tego z lotu ptaka i wrzucanie tego w montaż do filmu to w ogóle pięknie. Dron to w sumie był jeden z moich marzeń. W sumie pierwszy to był Fendt, drugi to dron. A trzeci? Jeszcze mam trzeci, ale to jeszcze może kiedyś. Jeszcze składa. Trzecie marzenie jest Werki najdroższe. A kto ją zna, to na pewno wie. Nie, najdroższe to było. To nie jest najdroższe. Fendt był najdroższy. A, to, dobra, to tak po środku faktycznie. Ale też jest drogie. Dalej. Ile macie lat znowu? Możecie opowiedzieć, skąd pomysł na Instagram? Nie było pomysłu na Instagrama, to były nasze prywatne profile, ale z racji prowadzenia kanału na YouTube to przebudowałyśmy go i zaczęłyśmy tam publikować też treści rolnicze. Jakie plany na wakacje? Pole, żniwa, wykopki. Buraczka ćwikłowego, żniwa. No i koniec wakacji, później marchewka. No. No, taki life rolnika po prostu. W sumie ja już prawie na wszystkie odpowiedziałam. Następnym razem postaramy się wrzucić wam okienko wcześniej, żeby tych pytań było więcej, bo w sumie teraz wrzuciliśmy tak na szybko, nie planowałyśmy. A to jednak zawsze będzie więcej tych pytań na kolejny odcinek, także dawajcie nam znać pod tym materiałem, co sądzicie. Czy nasze Q&A spełnia wasze oczekiwania? Dobrze, to w sumie tych pytań już może wystarczy. Następnym razem będzie więcej. Tak. I no, jedziemy sobie trochę pojeździć, polatać. Dawajcie znać, czy wam się podobało. Także latamy. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day. It seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh.
na tyle w dzisiejszym odcinku. Było to nasze pierwsze Q&A na kanale, także wyrażajcie swoje opinie na dole w komentarzach. A poza tym w opisie naszego filmu oraz w pierwszym komentarzu poniżej przypięliśmy Wam link do Letyshops, także instalujcie wtyczki, aplikacje mobilne i korzystajcie z serwisu cashbackowego Letyshops. Poza tym widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!